Cześć i czołem, moi kochani, w kolejnym filmie Zielonego w Ogrodzie. Dzisiaj, ze względu na to, co mamy za oknem, nie wiem jak u Was, ale u mnie biało. Na działeczkę się chyba nie wybiorę, a jak się wybiorę, to jedynie, żeby pokarmić zwierzaki. Czas na przygotowanie rozsad ogóreczka. Jak widzicie, ogóreczek śremski. Ten, kto jest zorientowany, to wie, co to za producent. Specjalnie chciałem, żeby jakoś Was nie nastrajać mocno. W tamtym roku kupowałem też te same, fajnie, bo są otoczkowane, więc mamy większą szansę, że nam wszystkie wzejdą. Jak widzicie, ja uprawiam rozsadę gniazdową. Trzy otworki. I do każdego z otworków wrzucam. I tak po kolei. Praca łatwa, przyjemna. Ta metoda, którą ja stosuję, którą w tamtym roku stosowałem, polega na tym, że na pewnym etapie wzrostu tych roślinek te małe doniczki będą dla nich za małe, więc te nasze ogórki będą już takie podpędzone, wysokie. Ja wtedy je będę przesadzał do większych doniczek. Będę je, jak już będą większe, zaniosę je na działeczkę. Tam sobie będą się hartowały w moim tunelu foliowym, będę je wystawiał na zewnątrz. No i podejrzewam, że w okolicach połowy maja wylądują w grządce. Więc na razie pauza. Wracam do Was za chwilę, bo wkładanie nasion do kolejnych dziurek to pewnie jest dla Was nuda. Ok, jestem z Wami z powrotem. Jak widzicie, w międzyczasie zmieniłem stanowisko. Ogóreczki są już posiane. Ok. A więc jak mówiłem, ogóreczki wsadzone do ziemi. Ziemia przeze mnie dosyć mocno ubita. Jest to zwykła ziemia na rozsady, którą możemy kupić w każdym sklepie ogrodniczym, w jakiejś sieciówce. Teraz to, co nam pozostanie, to kwita. Tu najlepiej sprawdza się najzwyklejszy opryskiwacz. Oczywiście to nie musi być tak jak u mnie buteleczka. To jest jakaś tam buteleczka, która mojej żony stosuje podczas prasowania jakichś większych rzeczy. Więc mimo wszystko fajnie spryskane. No i teraz czekamy na pierwsze wschody. Mniej więcej po tygodniu czasu coś tam zacznie kiełkować. Jak widzimy, z tyłu już tydzień temu wsadzony pomidorek już coś tam rośnie. Teraz zamykam to. Widzimy się w kolejnym filmie. Hejka.